Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale i tym razem zagramy sobie Fallout Shelter. Fallouta chyba ani razu nie było na moim kanale w żadnym wydaniu, ani jedynki, dwójki, ani trójki, ale ostatnio Fallout Shelter wyszedł na Androidy, czyli na tablety, na smartfony z Androidem. Wcześniej był na iOS oczywiście i mam okazję sobie zagrać to oczywiście w tym momencie na emulatorze, więc mam to spokojnie jak nagrywać dla Was i mam nadzieję, że Wam się będzie to podobało i to od Was będzie zależało, czy chcecie, żebyśmy poprowadzili sobie taką kryptę od czasu do czasu, zrobić jakiś odcinek, co tam w naszej krypcie słychać. Pierwszy poglądowy odcinek zrobimy sobie, stworzymy sobie oczywiście nową kryptę, bo ja mam tu jakąś stworzoną kryptę 101, mam stworzoną tak, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Powiem Wam szczerze, że gra niesamowicie wciąga i chciałbym Wam pokazać właśnie, bo, ale chyba tak naprawdę każdy ma smartfona w tym momencie albo jakiegoś tam tableta, ewentualnie można sobie właśnie ściągnąć taki emulator Androida i sobie w tą grę zagrać, bo gra jest darmowa oczywiście. I stwórzmy sobie numer krypty, dajmy sobie 19, jakże oryginalnie, prawda? Dobra, stwórzmy sobie 19. Bez zbędnego pitolenia. Jeżeli ktoś grał, a pewnie większość z Was grała, to pewnie wiecie, o co w tej grze chodzi. Trzeba przetrwać, tworząc kryptę i zbierając jak najwięcej zasobów do tego, żeby nasi ludzie przetrwali na pustkowiach, w krypcie i tak dalej. Nie wiem, czy tutaj robić ten samouczek. Ja chciałem tak zacząć od początku, żeby było widać, że to jest nasza krypta robiona na YouTube'a. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, to dajcie znać oczywiście w komentarzach pod tym filmem, czy zostawcie łapkę w górę, albo to i to, i sobie w takim razie będziemy oglądać poczynania naszych przetrwańców, tak można by było to powiedzieć. Oczywiście tutaj są jakieś tam samouczki, ja sobie tutaj to szybko przeklikam, przekliknijmy tu, okej. No tak, bo budujemy kryptę i ta krypta składa się z odpowiednich tam pomieszczeń, które coś konkretnego robią, bo tutaj nie ma pomieszczeń, które nic nie robią. Każda ręka, czy tam każda para rąk, powiedzmy, jest na wagę złota w takich czasach, jakich przyszło tutaj żyć, w czasach apokalipsy, powiedzmy, tak? No i teraz w tym momencie wybudowałem sobie tę jakby elektrownię, która będzie zasilać wszystkie nasze pomieszczenia inne, więc będziemy musieli produkować prąd, żeby zasilać pomieszczenia. Im więcej pomieszczeń, tym więcej prądu potrzebujemy. Żeby taka elektrownia produkowała prąd, to oczywiście potrzebujemy przypisać do niej ludzi, którzy by ten prąd wytwarzali. No i na przykład taka elektrownia skaluje się z siłą, więc ten pan ma dużo punktów siły, to jest punkty special, czyli S strength, on ma tych punktów chyba, z tego co widziałem przez chwilę, 4, teraz już nie mogę kliknąć, bo to jest samouczek, nie wszystko jeszcze mogę robić. No i tam tą panią również trzeba przypisać tutaj, no bo w samouczku tak jest. Później każdego takiego człowieka trzeba przypisywać najlepiej do miejsca, w którym będzie wykonywał najlepiej swoją pracę, czyli na przykład jeżeli ona ma, dajmy na to, jeden punkt siły, ale ma na przykład 3 punkty percepcji, no to lepiej ją przypisać do oczyszczalni wody niż do elektrowni, no bo oczyszczalnia woda się skaluje z P, czyli perception chyba z tego co pamiętam. I ona tam będzie po prostu szczęśliwsza, będzie się spełniać i będzie szybciej produkowało te nasze zasoby. Dany taki pokój można przyspieszyć, bo to jak widzicie, za 2,5 minuty otrzymamy 10 energii, ale możemy zrobić szybciej, korzystając z rusha, ale 30% mamy szans na niepowodzenie. Jeżeli nam się powiedzie, to uzyskamy 31 kapsli i 90 punktów doświadczenia. Oczywiście za pierwszym razem to się udaje, bo to jest samouczek, sukces, super. Zdobyliśmy trochę kapsli, teraz by wypadało wybudować stołówkę. No tak, bo każdy z naszych ludzi, którzy są w krypcie, potrzebuje jeść, więc sobie wybudujmy taką stołówkę. Oczywiście do tej stołówki będzie potrzeba przypisać odpowiednie osoby, które będą to jedzenie produkować i to się skaluje z agility, czyli z A. Tutaj perception, mamy oczyszczalnię wody. Niestety, ale oczyszczalnię wody nie możemy wbudować w takim miejscu, jakbym chciał, czyli zaraz, mogę cofnąć? Nie mogę cofnąć, kurde, ten samouczek mnie denerwuje. No ale nic, będziemy stratni 100 kapsli, może mniej niż 100 kapsli, mniej niż 100 kapsli. I teraz tak, i do jednego, i do drugiego trzeba przypisać ludzi, żeby te zasoby pozyskiwać. 3 zasoby mamy, energię, jedzenie i wodę. I je musimy utrzymywać na odpowiednich poziomach. Zaraz, kogo tutaj mamy? Czy ktoś jest jakiś taki wybitny, wyróżniający się?
Ty masz perception dobre, więc pewnie tutaj będziesz się sprawdzał. Z tego co ja wiem, to dinner room się z... A, ktoś tu miał agility dobre chyba, nie? Z tego... Tak, jest ktoś z agility dobrym. Chodzisz tutaj, no, koleżko, tutaj, pięknie. I zobaczcie, assign two dwellers in the right room. Zrobiliśmy takie zadanie poboczne, które nam jest przypisywane co jakiś czas. Jeżeli zrobimy jedno, jest ono zastępowane kolejnym. Możemy jedno zadanie na dzień pominąć sobie, jeżeli jakiegoś nie chcemy wykonywać, albo na przykład stwierdzimy, że za dużo nam czasu zajmie. I za to dostajemy kapsle, bądź też pudełka śniadaniowe, w których są karty. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, te pudełka śniadaniowe, karty, bo pewnie zaraz nam coś się uda takiego zdobyć. Tutaj, zaraz, cicho tam mi, ty, kurde. Perception 1. Niech będzie tu. Tutaj one perception, one agility. No niech będzie. No niestety, te trzy, kurde, kubki są słabe jak barszcz. Mianowicie mają bardzo mało wszystkiego. Mają pierwszy poziom, mają, kurde, po dwa, po jeden wszystkich innych i to jest denerwujące, no ale nic. Swoją drogą, możemy takie pomieszczenia upgrade'ować. Trzy razy chyba z tego co pamiętam można upgrade'ować jedno pomieszczenie, będzie on więcej produkował i będzie mógł więcej przetrzymywać tych surowców, także się opłaca. I można stawiać trzy obok siebie danego typu pomieszczenia i one łączą się w całość. Dlatego się zdenerwowałem, że niestety nie pozwolono mi wybudować windy i teraz chyba to zrobię, czyli wybuduję windę tutaj niżej i wybuduję sobie tutaj water treatment. A tego water treatment zlikwiduję. Dlaczego? Dlatego, że... Tego tutaj, tą tutaj. Dlatego, że chciałbym... Zlikwidujmy to. Dlatego, że chciałbym tą moją elektrownię poszerzyć na trzy pola i tak samo poszerzyć na trzy pola moją oczyszczalnię wody. Tak samo to bym chciał poszerzyć na trzy pola i to na trzy pola, bo to będzie miało większą wydajność. No dlatego trochę denerwujące było to, że nie można było tego zrobić. Możemy upgrade'ować dany budynek, i znaczy pomieszczenie i myślę, że najlepiej było stołówkę upgrade'ować. Zobaczmy, kim ty jesteś. Ty masz 3 punkty chyba z tego, co widziałem. Tak, masz 3 punkty i jesteś lepszy od Julia Jones. Julia Jones może lecieć tutaj, a ty padaj tutaj robić. Tutaj, w tej wypoczywalni, living quarters, jeżeli przypiszemy kobietę i mężczyznę, to mogą oni produkować nowych ludzi, czyli tak zwany kopulacja. No tak, już dla siebie zagadują, tak, on jest ciemny, ona jasna, ale to nic i później pójdą tam do łuzia i ona będzie później przeszczęśliwa, bo będzie w ciąży. No nic, sprawdźmy jakie mamy zadania. Level up one dweller i successfully rush one room. Czyli musimy spróbować zraszować i może nam się uda. 31% na niepowodzenie, oczywiście mi się pewnie nie uda. A jakże, to można było przewidzieć. No i incydenty się zdarzają oczywiście w naszej krypcie. Może to być pożar, albo może to być atak karaluchów, ewentualnie atak ludzi z zewnątrz, z pustkowi. Na pustkowia też możemy wysyłać naszych ludzi, żeby znajdowali nam kapsle, ubranie, bądź też broń. A co jest bardzo oczywiście ważne. No i tutaj bym chciał się, kurde, zraszować jakieś coś, tylko że kurczę, nie wiem co konkretnie, no. No tutaj za każdym razem, jak zraszujemy, to przez pewien czas będzie coraz to większa szansa na incydent. Więc nie warto tego robić raz za razem. Kim ty jesteś, szamanie? Endurance masz, dobry. Kurde. Czy da się ją po prostu wywalić? Na przykład nie chciałbym jej. Chciałbym, żeby inna mi przyszła. Nie da się. No niestety, tego sprawdzać nie sprawdzałem. Teraz się dowiedziałem, że chyba się nie da. Update'owaliśmy level up. Zdobył kolejny poziom jeden z naszych ludzi. I mamy Vault Tech. Taką oto skrzynkę, którą możemy sobie wziąć i zaraz ją sobie otworzymy, tylko tą panią tutaj weźmy sobie jakoś do krypty. The vault is full of dwellers, build more living quarters. No tak, bo w tym momencie możemy maksymalnie posiadać 8, zaraz, tak, 8 ludzi możemy posiadać w naszej krypcie, musimy wybudować więcej living quarters, dobra. Co możemy zraszować, żeby było to
Jak najlepsze. 30%. Zobaczmy, czy się uda. 30% na to, że jest. Udało się. Super. Dostaliśmy kapsle, dostaliśmy punkty doświadczenia, dostaliśmy oczywiście wodę. I teraz sprawdźmy sobie, co to są za... Zaraz, jeszcze sprawdźmy sobie, jakie nasze zadania będą. No, niestety żadna inna ze skrzynką nie ma nic takiego. I tutaj trzeba mieć niesamowite szczęście, najlepiej na samym początku, czyli otworzyć taką jedną skrzynkę. Mam nadzieję, że tam będzie jakiś dobry ubiór albo dobra broń. Najlepiej dobra broń. Steampack. Naprawdę. Piżama. 3 do charyzmy. 100 kapsli. Jak to nie będzie rar. Perception. Luck 1. No niech będzie. I charyzma. O Boże, ta charyzma mi jest tak najmniej potrzebna, jak nie wiem. Możemy oczywiście więcej tych skrzynek kupować za realne pieniądze, ale możemy je też tak... Pistolet, przynajmniej tyle, dobrze. 50 jedzenia, fantastycznie. 100 kapsli. I mam nadzieję, że to będzie jakiś człowiek, bądź też broń. Dupa, jest 500 kapsli, no kurde. Czemu ja muszę mieć takiego pecha? Czemu ja muszę mieć takiego pecha? To jest jakieś nieporozumienie. No nic. No nic, no trudno się mówi, żyje się dalej, jak to się mówi, co? Więcej living quarter, bo niestety nie przyjdzie nam tutaj więcej ludzi, ale czy więcej ludzi w tym momencie potrzebujemy? To ja nie wiem, chyba raczej nie. 50 jedzenia trzeba skolekcjonować. Wysłać jednego człowieka na pustkowia. Czy my to chcemy teraz zrobić? Właśnie, to tak naprawdę jest bardzo dobry pomysł, żeby... takiego człowieka wysłać na pustkowia. Agility, dobre. Gdzie cię mogę przypisać? Oj, ty jesteś smutny bardzo. 40%. Dlaczego? Pewnie dlatego, że jesteś bardzo słaby we wszystkim. Więc możesz sobie, kurde, iść stąd. Ktoś cię zastąpi oczywiście. Może uda nam się tutaj oczywiście jakiś taki, jakiś bachora, znaczy tego, dziecko stworzyć. Zaraz zobaczymy, bo oni tutaj dość długo gadają. A niestety, kurde. Ktoś musi się tutaj zamienić miejscami. Dobra. Czy ty nadal masz taką smutną twarz? Tak. No nic. Nic. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Spis ludności. Nie jest źle. Zaraz będą kolejne poziomy. Zastanawiam się, czy... Właśnie, może ubiorę takiego jednego dwalarsa. Chyba, że... Sell one weapon or outfit. No, tego na pewno nie zrobię, bo to mi się w tym momencie nie opłaca. Każde ubranie i każde... Collect 50 wody musimy skolekcjonować. Proszę, proszę, 50 wody. No to trochę potrwa. Zaraz będziemy mieć wodę za 21 sekund. No to w takim razie 6 razy będziemy musieli skolekcjonować wodę, żeby mieć jedno pudełko śniadaniowe. Nie wiem, czy to jest dobre, że oni sobie tutaj flirtują. Na razie bym nie chciał... Nie. Muszę ich tutaj rozdzielić. Z tego względu, że na razie nie chcę tworzyć dzieci z tego względu prostego, że... No nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, której nie mógłbym ich wyżywić. A to się może stać, więc na początku może... Na początku może tego nie róbmy. Czyli 50 wody, tak? One dweller to wasteland. Kto ma dużo szczęścia? Czy ktoś ma... Może tak sobie sprawdźmy. Kto ma dużo szczęścia? Ktoś ma dużo szczęścia? Wszyscy maksymalnie mają 2 szczęścia. Ty. Może masz dużo szczęścia? Oczywiście, że nie. Masz dużo inteligencji. Billy Adams. No. Powiedzmy. Przyjdź tutaj do mnie. Kolejny poziom. Dobra. I teraz tak, kogo mógłbym tutaj wysłać na pustkowia? Mógłbym kogoś wysłać. Ciebie na przykład. Do charyzmy nie. Perception. Luck ci tutaj zwiększymy. Oczywiście to jest jakaś korona. Może ciebie wyślę na pustkowia. Wyślę cię na pustkowia. Masz jednego steampacka. Eksploruj. Przynajmniej coś zrób. Tak to będą stać w miejscu i nic nie będą robić. On może zginąć na tych pustkowiach oczywiście, ale możemy takiego człowieka przyzwać z powrotem do życia. To jest będzie oczywiście nas kosztowało ileś tam kapsli, ale może przynajmniej uzbiera tyle kapsli, żeby go ożywić. A przy okazji może wrócić z jakąś bronią, bądź też ubraniem. No w tym momencie, dajmy na to, jest tutaj na czerwono exploring. On sobie idzie,
Może tam zginąć, a możemy go po prostu zawołać z powrotem, żeby wracał. Podczas powrotu nic mu się nie stanie, ale teraz jak eksploruje, to może napotkać na jakieś wielkie mrówki, karaluchy i tak dalej, i tak dalej. Więc o, proszę, proszę, cóż tu mamy? Kolejne ciekawe rzeczy. Equip one dweller with weapon. Kurde, no akurat sobie polazł i nie mam broni. No ale otwórzmy skrzynkę. Być może w skrzynce będzie jakaś broń. Uwaga, raz. Czemu to jest tak bokiem? 100 kapsli. 50? No nie, no to jest najgorsze, co może być. Dostawać zasoby. Jeżeli tu nie będzie nic dobrego. No broń, dobra. Jest. Dobry George Thompson. George Thompson. Spoko. I George Thompson pewnie sobie przyjdzie zaraz do nas. Jest, idzie. 8 poziom ma już. Endurance duże. Ale to tylko dlatego, że jest zwiększone przez... przez kurtkę. Ktoś tu biegnie znowu. Kim ty jesteś? Aha, dobra. Skolekcjonujmy to. A jakbym ciebie tutaj wziął, kolego, przypisał do nas, spoko, i od razu cię wysłał na Wasteland, przypisałbym ci broń, to też jest chyba zrobienie zadania, tak, super, co teraz mamy, 50 wody, dobra, i ciebie wysłałbym na pustkowia, bo na razie nie będzie chyba nas nikt atakował. Wyślijmy go. Nie mamy niestety żadnych steampacków. On ma 8 poziom, ma broń, ma dobre ubranie, które podnosi mu też szczęście. Perception. No mam nadzieję, że mu się uda. Ty na razie stój, bo ty jesteś oczywiście słabym nikim tak naprawdę, bo nie masz niczego dobrego. Wszystko masz po 2. No i to jest liptonowate. Dobra, ty tutaj się przypisz, nie łaź mi tutaj po tym. Destroy rock. Nie chcę tutaj pokonywać rocka. Mam nadzieję, że nam się uda zebrać trochę wody jeszcze, ale chyba to nie będzie takie proste i nie będzie takie szybkie, co? Moglibyśmy zraszować, moglibyśmy też zupgrade'ować nasze pomieszczenie. Zobaczmy, jak sobie radzą nasi na pustkowiach. Trying to hide from the riders. O, proszę bardzo. Chował się, tutaj mamy takie logi. Chował się przed jakimś tam najeźdźcą, tak, na pustkowiach. Udało mu się po prostu przed nim schować, bo... I won't give... A, czyli sobie powtarza, że się nie podda, że się nie podda. No dobra, to dobrze. 35 punktów expa udało mu się zdobyć. Ten z kolei dopiero to wyszedł, więc nic ciekawego nam nie powie. Możemy wybudować sobie, dzięki temu, że już mamy więcej ludzi, możemy sobie wybudować storage room, gdzie możemy przechowywać broń i... stroje, ale to na razie nam nie jest potrzebne, bo ja tak naprawdę wszystko, co zdobędę, wyposażam od razu. Tutaj mam nadzieję, że tutaj uda nam się w trakcie jednego odcinka pozbierać. Nie chcę usuwać tego z tej skały, na razie mi to jest niepotrzebne. Na razie będę oczywiście szedł w rozwój naszych budynków. Widzę, że ta woda to tak, no, powiem wam, że ta woda, zaraz zobaczymy. Mamy 40 na 50, więc zobaczmy, czy jak teraz zdobędę, to się zapełni do maksa. Bo na to trzeba, brać pod uwagę, czy więcej produkujemy, niż zużywamy. Sprawdźmy. No, prawie 47. 47. Możemy spróbować przyraszować. Czy nam się to uda? 40% na to, że się nie uda. No i oczywiście się, kurde, zepsuło. Co będzie? No nie, Rad Roach. Niestety, ale zaatakowały nas... Karaluchy. Karaluchy jeszcze są słabe, ale robią nam oczywiście trochę obrażeń. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Później karaluchy są strasznie, powiem wam, OP. Strasznie OP później są karaluchy i to jest niewiarygodne. No ale nic. Co mi się wydaje, że musiałbym sobie tą oczyszczalnię wody po prostu ulepszyć. I chyba sobie tak zrobię. Ulepszmy sobie tą oczyszczalnię wody. Automatycznie, jak ulepszyłem oczyszczalnię wody, wzrosło zapotrzebowanie na energię. Więc ten taki pasek, który mamy tutaj, taki na tym, on sygnalizuje, ile jest zapotrzebowania. Reszta ponad to jest tyle, ile mamy zapasu.
Więc jeżeli ten tutaj nam spadnie, to poniżej tego paska, to będą wyłączane budynki, które są najdalej od elektrowni. No i jeżeli to jest na przykład jakieś pomieszczenie, w którym coś się dzieje, coś produkujemy, to ta produkcja będzie zatrzymana. Więc na to trzeba będzie brać, to trzeba będzie brać pod uwagę. 24 na 50. Czy nam się uda to zrobić w trakcie tego let's playa? Tego odcinka, znaczy let's playa, tego odcinka, bo tak naprawdę to chciałem zrobić jako gameplay bardziej, pokazać tą grę, zakomunikować, jeżeli ktoś nie słyszał o tej grze. A naprawdę to jest niezły tytuł, taki na szybko, trochę po prostu sobie popykać. Ale tutaj gra toczy się tak naprawdę, również jeżeli wyjdziemy z niej, to nasi ludzie mogą levelować, mogą wchodzić na kolejny poziom, ale musimy kliknąć, żeby po prostu zdobywane punkty doświadczenia przechodziły do kolejnego poziomu. Więc jeżeli na przykład bym wyszedł, wrócił za 6 godzin, to pewnie bym miał wszystko do pozbierania i każdego z nich na kolejny poziom bym mógł dać. Oczywiście tych, którzy coś robią, bo ci tutaj stoją sobie, odpoczywają, ci tutaj przy drzwiach, bo tutaj właśnie to pomieszczenie to jest pilnowanie drzwi. Tutaj możemy, jeżeli ktoś nas będzie chciał najechać, będzie bił w drzwi, te drzwi można Vault Door, jak widzicie, to możemy upgrade'ować też i więcej zdrowia tak jakby mają te drzwi. Pytanie tylko, zawsze się zastanawiałem, jaki jest sens zwiększania ilości zdrowia drzwi, jeżeli te drzwi i tak nie atakują, więc to tylko opóźnia nieuniknione, że oni i tak wtargną na naszej krypty i będą chcieli nas powybijać. Albo coś ukraść, chociaż nie, chyba ukraść się nie da. Dobra. Czekajmy na trochę wody jeszcze i otworzymy sobie razem to pudełko śniadaniowe, które będzie nam pisane. Dobra, 2 sekundy. Tutaj zbieramy sobie trochę jedzenia. Widzę, że kurde, ta woda jest produkowana, ale niekoniecznie tak szybko. A nie, bo się teraz zwiększył się storage. Dobra. I jeżeli bym miał na przykład więcej ludzi, no to wtedy by to zapotrzebowanie na przykład na jedzenie oraz na wodę było większe. Więc to trzeba naprawdę brać pod uwagę i tego pilnować, kontrolować. Zobaczmy, jak sobie radzą. Co tutaj mam? Ten też chował się przed... O Jezu, ile ten już zrobił. Patrzcie, Molrat, zabił Molrata, zabił Karalucha. Schował się przed najeźdźcami. Zabił... Molrata. Czyli 3 obrażenia łącznie. Tu 1 damage, tu 2 damage'a. Yao Guai jakiś. I can get away. It's all gone. Dobra, a ty? No, zdobyłeś tutaj trochę punktów doświadczenia, powiem ci szczerze. 25 kapsli. Ten jeszcze nic nie zdobył, no nic. Ech, mam nadzieję, że zdobędą jakieś ubrania, bądź też broń, bo to jest mi najbardziej potrzebne teraz. Niekoniecznie kapsle, ale ubrania i broń, bo kapsle to można sobie zrobić, znaczy wygenerować, jak... To jest zależne chyba też właśnie, jak zbieramy wszystkie te tutaj zasoby, to jest zależne od tego, jaką ktoś ma ilość szczęścia. I wtedy możemy sobie pozyskiwać właśnie kapsle z takiego pokoju, z którego zbieramy surowce. Na przykład sprawdźmy tutaj Diner, tak? Oni mają no, dosyć mały poziom szczęścia, bo tylko jeden, ale to... Zobaczcie, zebrałem tylko i wyłącznie jedzenie, nie zebrałem kapsli, ale tutaj mi się udało kapsli troszeczkę zebrać. Zobaczmy, co będzie następne. Equip one dweller with an outfit. No super! Ale nie mam, kurde, nie mam outfita. Być może w tej skrzynce, którą chcę otworzyć, taki outfit się może znajdzie. Tutaj zaraz będzie też pewnie do zebrania trochę wody. Ale ile tej wody potrzebuję jeszcze? 16 wody, więc jeszcze będę musiał chwilę poczekać na kolejne zebranie tej wody. Chyba, że spróbujemy przyraszować, co? Ale rasz chyba teraz nie... No, rasz się raczej nie uda, bo... Właśnie, 40%, no spróbujmy. A naprawdę? Dlaczego ja mam tyle problemów z tym, żeby kurde trafić? Zawsze nawet jak mam 30% szans na niepowodzenie, czyli jakieś 60 czy tam 70 szans na to, że pójdzie wszystko dobrze,
to zawsze muszę to spartolić. No po prostu zawsze, no ale... Taki problem. I powiem wam szczerze, że teraz na przykład mam kryptę, która jest dosyć gdzieś tam daleko, ma dużo tych pomieszczeń. No to te karaluchy robią takie kolosalne obrażenia, że ludzie w dobrych strojach, z dobrymi brońmi, nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Muszę wymieniać ich, dawać im steampaki. No jak po prostu jest inwazja karaluchów, to jest jedno wielkie ała. No dobra, poczekajmy w takim razie po Bożemu te 2 minutki na to, żeby zdobyć jeszcze te trochę... trochę wody, bo wtedy jeżeli zdobędziemy z tej skrzynki jakiś outfit, czyli jakieś ubranie, to wyekwipujemy na jakiegokolwiek człowieka i dostaniemy kolejną skrzynkę, którą będziemy mogli otworzyć. Także widzicie, ile na samym początku macie możliwości zebrania skrzynek. No i warto w sumie, jeżeli ktoś chce grać dla siebie, to może kilka razy stworzyć kryptę. Jeżeli mu nie wypadnie na samym początku nic dobrego, no to może stworzyć kolejną kryptę i poszukać czegoś lepszego, albo przynajmniej mieć nadzieję na to, że trochę lepszy staw mu wypadnie. No i wtedy będzie miał większe szanse na przetrwanie, zwłaszcza na samym początku, no bo w tym momencie, jeżeli bym dostał z tych skrzynek dobre ubranie oraz dobrą broń, to bym wysyłał ich na potęgę po prostu na pustkowia, po to, żeby mi zdobywali jeszcze kolejne rzeczy, czyli kolejne stroje, kolejne bronie. No i bym mógł wyposażyć praktycznie w to całą moją kryptę, każdego członka. No ale niestety. Moje szczęście jest takie właśnie, jakie jest. Tutaj zdobywamy sobie trochę... tego prądu. Ale ja cały czas czekam na wodę. Jeszcze 45 sekund czekamy na wodę. Powiem wam szczerze, że zastanawiałem się, jak to przeprowadzić, żeby pokazywać wam właśnie te przygody, skrypty. Bo myślę, że nagrywanie praktycznie takiego pełnego let's playa od początku do końca, bez żadnego grania poza odcinkami, to jest raczej nudne, nie? No bo jak widzicie, nic się tutaj nie dzieje za bardzo. Taki odcinek możemy sobie robić raz na jakiś czas, chyba że chcecie częściej, ale to wszystko zależy od tego, co tam napiszecie w komentarzach. Dobra, panie, kończ pan. 13 sekund, 10 sekund. Przyraszować, no już 50% na to, że będzie wypadek, no. Jakże mnie to nie dziwi. Ej, powiem wam, że ta woda... Ojojojojojoj. Nie chcę nic mówić, ale tej wody może nam za chwilę zabraknąć. Sir One Weapon or All Fit, no nie, tego nie chcę. Sprawdźmy w takim razie, co mamy w tym... skrzynce, jeżeli tu nic nie będzie ciekawego. Ninja Outfit, Agility mamy, tak? Dobra, i jeden do luck, dobra. Water 50 przyda się teraz. 100 kapsli. I Ashley Clark. Ona ma jakiś ubiór, ma dużo perception i dużo szczęścia. Jeżeli bym miał jakiś... Dobra, ty na pewno wchodzisz. Ale ty masz dużo szczęścia. Ola Boga. Aha, no i możemy wyposażyć teraz kogoś w outfit, tak? Agility. Co było z agility? Agility było jedzenie, tak? No to wyposażmy kogoś w agility. Na przykład tego. Łopanie. Complete. Zobaczmy kolejną skrzynkę. Kolejna skrzynka do otwarcia. Broń, byle broń. Kapsle. Radway, no nie, najgorzej. Armor Combat, siła i agility. No i Intelligence. O, to się przyda, nie powiem. To się przyda do tworzenia steampacków. Teraz tak, Combat Armor. Ciebie możemy wyposażyć w... Gdzie ciebie mogę przypisać? Intelligence Luck. Jeżeli byś miała jakąś broń, a nie masz żadnej broni, kurczę, to bym cię mógł wysłać gdzieś. Okej.
I chyba nic nie mamy już na skrzynki, nie? No niestety, nie. Ty! Kim ty jesteś i dlaczego ty tak sobie tutaj chodzisz? Weź, idź mi stąd. Idź, idź, eksploruj. Może coś znajdziesz. Nie daję mu ani, kurde, żadnego ubrania, ani żadnej broni. On jest niewyszkolony w niczym. Jest mi do niczego niepotrzebny w tym momencie. Ten ma dużo inteligencji, znaczy no, dużo inteligencji, bo mu dałem oczywiście ubiór konkretny. A na przykład możemy dać temu... Oni są po prostu tak śmiesznie słabi, że to jest masakra. Tego możemy też wysłać. No wyślij się. Halo. Eksploruj. Ty, jak ty byś miała, kurde... Bo oni nie mają nic, ani broni, ani ubioru. Jeżeli oni nam zginą, no to nic nie stracimy. Nawet nie musimy ich przywoływać. Tutaj moglibyśmy tą panią wysłać też na... A spróbujmy. Spróbujmy. Wyślijmy ją na Explore. Może coś nam przyniesie. Może będzie to walka wręcz. Możemy dać jej Radway. Jak się napromieniuje, to sobie naprawi. Dobra, i mamy tutaj trochę gości na... Patrzcie, trzy kapsle znalazł na samym początku. No proszę, jak mu się udało. Ten już ma 28 kapsli, ten ma 55 kapsli. No ale niestety, powiem wam szczerze, że nie mają żadnych, ale to żadnych ciekawych itemów. I tym smutnym akcentem tak naprawdę zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było długo, ale początki bywają trudne. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Dajcie znać, co sądzicie o Fallout Shelter i czy chcecie tego więcej na moim kanale. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.